Serdecznie witamy wszystkich hodowców na aukcji gołębi w galerii Szypulison, kiedy będziemy 14 kwietnia 2018 roku spotykać się na wiosennym kiermaszu gołębi. Nie mogłoby zabraknąć gołębia od hodowcy, który 980 metrów mieszka dokładnie od tego punktu, bo tyle pokazała mi nawigacja. Tutaj jest wszystko tak zlokalizowane blisko, to by grzechem było kolegi Krystiana Kalera gołębia nie sprzedawać. I mam tutaj właśnie gołębia, którego kolega Krystian trzyma w dłoni. Jest to gołąb z tego roku, młody. On będzie za te parę dni już taki troszeczkę większy, widzimy, ale na pewno ta osoba, która nabędzie tego gołębia, spokojnie sobie się dogada tutaj z kolegą Krystianem odnośnie odbioru tego gołębia, gdyż no, może być troszeczkę za mały. Ale jest to gołąb, widzimy, niebieski, pochodzący z gołębi, które zdobywają bardzo, bardzo dużo konkursów. O tych konkursach, nagrodach, dyplomach, które zdobywały protoplaści, zdobywali protoplaści tego gołębia, w ogóle nie trzeba dużo mówić, ale ja już może oddam głos koledze Krystianowi, gdyż on jako właściciel tego gołębia i tutaj czołowy hodowca okręgu, regionu, Polski, bo nie ma praktycznie żadnej wystawy ogólnopolskiej, gdyby jego gołębie się nie znalazły w kadrze. On więcej nam o tym gołębie opowie. Proszę bardzo. Ubiegłoroczny mistrz oddziału, mistrz rejonu, mistrz okręgu katowickiego. Ale może nie tyle co ubiegłoroczny, ale sprzed 46 lat, tak? No, mistrz oddziału przez 54 lata rzędu. Właśnie, przepraszam, że zaniżyłem trochę, nie? Bo tu mamy tego gołąbka, on sobie tutaj widzimy, swobodnie chodzi. To będzie samczyk czy samiczka? Nie, ciężko określić. To może być samiczka. Samiczka. I to jest, w tym układzie to jest półsiostra tej właśnie samiczki, będzie też na zdjęciu 3603. To jest samiczka, która w Tęczynie właśnie zajęła trzecie miejsce. W tym roku miała trzecie miejsce w kategorii C. Na tej europejskiej wystawie gołębi. Tak, z kolei ojciec tamtej samiczki, o której mówimy, tej 3603, jest ojcem do tego młodego. Z kolei on był... Mówimy teraz, przepraszam, o tym gołębiu, który jest ojcem, czyli tym Holsta Felske, tak, oryginał o numerze 303. O tym DV-084. Mamy z tyłu jego zdjęcie, pokażmy go. Mamy jego tu mamy zdjęcie, jest na dole, o tutaj. I tutaj jest zdjęcie z trzecim gołębiem w Polsce w kategorii A. Nie pojechał na Spartakiadę ze względu na to, że był na obrączce niemieckiej. I to wtedy jeden rok było to tak, po prostu... Tak, że nie wolno było takich gołębi, nie ale był czwartym gołębiem w Polsce w kategorii. To gołąb uniwersalny. Z kolei no rodzice to są oryginalne Horstafelskie. Matka z kolei tego mutka. To jest samiczka. Samiczka, to jest moja samiczka, tylko mnie, to jest późna samica. Nie brakło obrączek i to jest na oddziale 123-12, zresztą 12 rok. Zresztą tych obrączek ja wziąłem wtedy 50, kupiłem na targu, bo brakło mi obrączek. A to jest gołąb o numerze 10-277. Jest 2012 roku. 2012 roku, czyli matka tego młotka jest półsiostrą do drugiej lotniczki w Polsce w konkursie redakcji o numerze 60-81, która zdobyła 14 konkursów na 14 wkładań. Z kolei jest półsiostrą, ta matka tego młotka jest półsiostrą gołębia 440-414-022, która w ubiegłym roku w kategorii C, raczej w maratonie, w lotach Schillingen zdobyła dwa razy pierwszy konkurs, na trzy loty dwa razy była pierwsza w oddziele. Wywodzi się z kolei, to zresztą później kolega, który będzie miał ochotę nabyć tego gołębka, wywodzi się też gołębia kolegi Felske, to jest Uno, to jest wnuk Uno z Verstrate, o numerze 352 już go nie ma. Zresztą, ale zdjęcia chyba jego mam nawet. Rewelacyjny samczyk, rewelacyjny reproduktor, też bardzo, bardzo dobre gołębie wydawał. Znaczy wydał tego 152, który też jest słynnym gołębiem, który zrobił prawie pod 80 konkursów. Nie wiem, czy on nawet tu... Tu chyba go nie ma. Nie. No jest, jest. A jest, 152 jest tył, no. Czyli to jest też syn właśnie tego 352. No i ta 60-81, tak jak powiedziałem, wywodzi się z Szafrański, najsłynniejszy samicy rozpłodowej 524. To już były wtedy gołębie DV-058-66-04 rok, już nie ma, w ubiegłym roku żeśmy musieli zlikwidować, nie niosła jajek, już było po prostu ze względu na starość.
ale ta 524 jako mutka, 6 razy w locie, 6 razy czołowy konkurs i po prostu zacząłem do rozwodu. Z kolei ona wydała tak jak już tu z dwoma innymi samczykami, a to będzie znowu coś innego, czyli tą wydała tą samicę, tą 60-80. Jeden, która była drugą w Polsce, powtarzam się w kategorii właśnie w konkursie redakcji. No a ta pstra to jest samiczka, która każdego roku robi czołowych 13, nawet i 14 konkursów, bo za 3 lata zdobyła prawie 40 konkursów, no a w ubiegłym roku była z Schillingen 760 km, dwa razy pierwsza na oddział. Także mi się wydaje nic dodać, niż kto tego gołębia, ja po prostu to jest gołąb, który ja sobie, bo ten ojciec, ten 303, to już jest gołąb też 10-letni i po prostu widać po nim. Już tak się kołysze na nogach i ja tych gołębi już w ogóle nie chcę wydawać. No ale jak Krzysiek przyszedł, kto tego gołębia kupi, to naprawdę nie żałować grosza, bo to jest naprawdę materiał, którym tym jednym mutkiem można zastąpić kilka gołębi. Z kolei jego siostra, półsiostra z kolei, bo to tak mówi moi, półsiostra tej 60-03 była w ubiegłym roku po 10 lotach najlepszym lotnikiem w oddziele, 10 na 10, 10 razy wkładana, 10 konkursów, tylko jedyna mi się dopuściła do jajek. I po prostu zniosła jajka i już mi zepsuła cały swój. Nie jest tak szybko jak ta 36-03, ale bardzo regularna, bardzo też szybka samica, bardzo szybka samica i na wszystkie konkursy. Także to są gołębie sprawdzone. Ja tu nie chcę po prostu jakieś otoczki dłużej robić w stosunku do tego gołębia, ale to jest podstawa gołębnika i te gołębie, ja ich mam w tej chwili rodzeństwa, nie wiem, może już 30 sztuk i są to takie już późniaki, czteroletnie, znaczy późniaki z 4 lat do przodu, 3 lata, 2 lata i z ubiegłego roku. Tutaj właśnie zobaczmy, bo miło było na pewno temu młodemu gołębiowi słuchać, jak kolega Krystian o jego protoplastach, wujkach, ciociach, babciach opowiadał. To na pewno jest takie, troszeczkę żartujemy, ale zobaczmy tutaj kolejny gołąb, którego mamy na naszej aukcji, który jest skojarzony tak jak mieliśmy od księdza Jerzego Kostorza, pełnego brata czy siostrę tego gołębia, który zrobił złoty medal w Trenczynie w kategorii Sport F. Tutaj natomiast mamy pół brata albo pół siostrę gołębia, który zdobył w Trenczynie na wystawie, europejskiej wystawie gołębi w 2018 roku, zdobył w kategorii C brązowy medal. Także bardzo dziękujemy za takiego gołębia, a zachęcamy wszystkich do zainteresowania się też hodowlą kolegi Krystiana Kalera. On tutaj w miejscowości Katowice, Janowie lotuje, o bardzo wiele o jego hodowli, o gołębiach możemy się dowiedzieć z filmów, które tutaj ma nakręcone. Zobaczmy piękny widok, gołębie teraz latają, jest bardzo ładna pogoda. No i wierzymy, że w sobotę, za te kilka dni tutaj, kiedy się spotkamy, będzie też można porozmawiać z kolegą Krystianem tutaj. No, nie wypadałoby, Krystian, chyba nie przyjść tak jak 800, bo 980 metrów to jest dokładnie, tak nawigacja pokazuje. Ja jeszcze raz chcę powtórzyć, jakby nie to mój przyjaciel Krzysiek Łos, to ten gołąb by na tej aukcji nie był. Bo mi bardzo zależy, miło jest, nie zależy, to naprawdę nie zależy, ale jest to numer jeden, jeżeli chodzi o hodowlę. Także dziękujemy bardzo. Numer jeden, jeżeli chodzi o hodowcę. Może mało reklamy jest zrobione koło tej gołębi, ale to są gołębie, które powtarzają wyniki, a tu jest z jednej i z drugiej strony tak naładowany, no temu 303 daje najlepszą samicę, jaką... My tutaj się postaramy też jeszcze, proszę zobaczyć, po zdjęcia uzupełnić rodziców, dziadków może znajdziemy, także... Tak. Tylko dlatego tego mutka jeszcze no, po prostu dałem. A i powiedzmy właśnie, bo to jest młodek o numerze końcowym 35-10. Tutaj jeszcze jak Krystian mówił, tak przepraszam, że przerwę, mówił, że takie numery nie, właśnie jak mają dziesiątkę, chcieli szukać. Aha, dobra, to nic nie mówię, dobrze. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich do przyjścia tutaj właśnie. Taka pogoda, podejrzewam, że dobrze by było, żeby była w sobotę tutaj po sąsiedzku, w galerii będzie gwarantowana. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.